Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem Bartek, a dziś zapraszam was na film pod tytułem 10 perfumowych zasad, które każdy powinien znać. Zanim zaczniemy, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Instagrama. Znajdziecie na nim świeżą, pachnącą dawkę perfumowych aktualności. Pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o perfumowe nowości. Również aktualności dotyczące mojego kanału. Zdjęcia mojej perfumowej kolekcji. Także jeżeli takie rzeczy was interesują, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Zapraszam was również do perfumowej grupy na Facebooku. Wszystkie niezbędne linki macie w opisie. W następnym filmie przedstawię wam moją listę najlepszych według mnie zapachów na zimę 2019. Zima się zbliża, także najwyższy czas, abym taki właśnie filmik dla was przygotował. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, to zapraszam was również do subskrypcji mojego kanału. A teraz już przechodzimy do perfumowych zasad. Zasada numer 1. Aplikuj perfumy odpowiednio. Ale Bartek, co to znaczy odpowiednio? Ja lubię aplikować perfumy na kark. Z jednej strony, z drugiej strony, czasem również na klatę. Raczej unikam miejsc, które wiele innych osób poleca, czyli tak zwanych miejsc pulsu, miejsc, w których puls jest wyczuwalny, czyli na przykład nadgarstki, gdzieś tutaj szyja właśnie z przodu, ale także wewnętrzna strona łokci czy kolan. Oczywiście nie jest to błąd, jeżeli tam zaaplikujecie swoje perfumy, natomiast ja tego nie robię, dlatego że aplikacja perfum tutaj powoduje, że dostają się one cały czas do nosa, nieustannie właściwie, i po dłuższym czasie nawet najpiękniejsze, najładniej pachnące perfumy mogą po prostu irytować. Natomiast nadgarstki są narażone na wścieranie, to znaczy ciągle coś tymi rękami robimy. Zakładamy coś, siadamy, te nadgarstki ciągle pracują, powiedzmy, ręce są ciągle w ruchu i w związku z tym łatwo sobie ten zapach zetrzeć. W lecie wewnętrzna strona łokci czy kolan jest całkiem niezłym pomysłem, bo jeżeli mamy t-shirt, krótkie spodenki, to rzeczywiście tam aplikacja jest całkiem przyzwoitym pomysłem. Ale czemu? Skąd właściwie się te miejsca pulsu wzięły? Otóż tam, gdzie wyczuwalny jest puls, tam krew najlepiej ten zapach nam podgrzewa. A podgrzany zapach w większym stopniu ulatnia się z ciała. Znacznie większa jest jego projekcja. Także warto o tym pamiętać, jeżeli chcecie zwiększyć projekcję maksymalnie swojego zapachu, to rzeczywiście możecie go aplikować tutaj, z przodu szyi, możecie go aplikować na wewnętrzną stronę nadgarstków. To w połączeniu z ruchami właśnie tych rąk tym bardziej jeszcze tą projekcję wam zwiększy. Ja natomiast wolę używać perfum właśnie na kark, na klatę, wtedy również jestem wyczuwalny, być może nieco bardziej subtelny. Warto też wspomnieć o aplikacji perfum na ubranie. Ja osobiście tego jakoś specjalnie nie praktykuję, to znaczy, no wiadomo, jak już się jest ubranym, używa się perfum, no to trochę na te ubrania poleci. Natomiast takie aplikowanie bezpośrednio na ubranie, no nie jest to błąd, ale ja tego jakoś specjalnie nie praktykuję. To, co warto wiedzieć, to po pierwsze, jeżeli macie jakiś biały t-shirt, białą część garderoby, czy jasną bardzo, no to zapachy, które mają intensywną barwę, jakąś brązową, pomarańczową, takie jak niektóre, które widzicie tam za mną, mogą wam te ubrania poplamić. Natomiast, na przykład, jeżeli idziecie sobie na randkę z dziewczyną do kina, to fajnie gdzieś tutaj na swetrze na przykład sobie psiknąć fajne perfumy. Projekcja perfum z ubrań jest znacznie mniejsza niż z ciała, natomiast za to ich trwałość jest znacznie większa. Także jest to coś za coś, ale właśnie w kinie czy w jakiejś takiej sytuacji, powiedzmy, zbliżeniowej, na randce, jeżeli się gdzieś tutaj popsikacie fajnymi perfumami, jeżeli ta osoba, z którą na randce jesteście, ten wasz zapach polubi, no to możecie ją w ten sposób do takiego zbliżenia zachęcić. Zasada numer 2. Nie daj się nabrać otwarciu. Bardzo często, wąchając perfumy w perfumeriach, możemy się nieźle naciąć, ponieważ wiele zapachów ma bardzo ładne otwarcie, pachnie na początku bardzo fajnie, intensywnie, interesująco, ciekawie, i w ten sposób właśnie te perfumy mają nas zachęcić, do ich zakupu. Niestety, po 5-10 minutach bardzo często bywa tak, że zapach, który jeszcze przed chwilą był naprawdę mega ciekawy, oryginalny i interesujący, nagle staje się zwykły, jakiś taki bez polotu i w sumie nie do końca wart uwagi, a tym bardziej zakupu. Dzieje się tak, ponieważ perfumy żyją na naszej skórze, cały czas się zmieniają, jedne nuty się trochę chowają, inne trochę wychodzą, natomiast te zmiany są największe właśnie na samym początku trwania zapachu, kiedy te najlżejsze, najświeższe nuty szybko się ulatniają, po czym giną,
a na wierzch wychodzą te cięższe, bardziej schowane nuty. I właśnie te początkowe zmiany mogą nas tak trochę nabrać, ponieważ zapach, który tak bardzo nam się spodobał, utrzymuje się kilka minut, a następnie spod niego wychodzi zapach, który trwa godzinami, ale nam się nie podoba. Zasada numer 3. Więcej nie znaczy lepiej. Na pewno przynajmniej raz w życiu mieliście taką sytuację, że przechodziliście obok kogoś, witaliście się z kimś, być może z wujkiem na świętach czy jakiejś rodzinnej uroczystości i pomyśleliście sobie, on to chyba przesadził z tymi perfumami dzisiaj. Nie chcecie być tym kolesiem, nie chcecie być tym wujkiem, ponieważ myśli, że to jest fajne, a tak naprawdę dusi wszystkich dookoła zapachem, którego otoczenie nie do końca chciałoby czuć. Pamiętajcie, że nos się męczy. To, że wy jakiegoś zapachu nie czujecie, to nie znaczy, że otoczenie również go nie czuje. Ten zapach dociera do waszego nosa, ten nos powoli przyzwyczaja się do zapachu i po godzinie jest już dla was albo bardzo subtelny, albo wręcz niewyczuwalny. Warto więc podejść do tej kwestii z głową, nie przesadzać, bo wtedy unikniecie osiągnięcia efektu odwrotnego od zamierzonego. Zasada numer 4. Nie mieszaj zapachów. I nie mam tu na myśli tylko perfum, ale również jeżeli używacie jakiejś intensywnie pachnącej wody po goleniu, czy dezodorantu, lub jakichś innych zapachowych kosmetyków, to właśnie te zapachy mogą się ze sobą gryźć. Mogą się gryźć z zapachem perfum. Zwłaszcza jeśli chodzi o dezodorant. Jeśli chcecie używać perfum codziennie, to bezzapachowy dezodorant jest po prostu podstawą. Natomiast nie polecam również mieszania perfum. Dlatego, że tak jak na początku to rzeczywiście może pachnieć dobrze, tak zmienianie się tych zapachów na skórze może powodować, że na przykład za 3, za 4 godziny te zapachy zaczną się ze sobą gryźć i pachnieć po prostu brzydko. Zasada numer 5. Używaj różnych zapachów na różne okazje. Tak samo jak istnieją na przykład bardziej lub mniej eleganckie zegarki, tak samo istnieją również bardziej lub mniej eleganckie perfumy. Jedne zapachy będą bardziej imprezowe, drugie bardziej właśnie formalne, trzecie z kolei bardziej codzienne. Tak można wymieniać. Natomiast chodzi o to, abyście nie ograniczali się do jednego zapachu. Oczywiście są zapachy bardzo uniwersalne, które sprawdzą się dobrze w praktycznie każdej okazji. Nie zmienia to jednak faktu, że warto mieć chociaż te 3-4 flakony. Wtedy nasza perfumowa garderoba jest bardziej elastyczna. Możemy w lepszym stopniu dopasować perfumy do okazji. Zasada numer 6. Testuj maksymalnie kilka perfum naraz. Czemu tak? No cóż, tak jak wspomniałem, nos się męczy. Ja osobiście nie mogę testować więcej niż 4-5 perfum naraz, bo jak sobie właśnie te 4-5 zapachów przewącham, to potem już mój nos się męczy i nie czuję niemalże nic. I często właśnie taki zmęczony nos trochę nas oszukuje. Sprawia, że zapach wydaje nam się trochę inny niż jest w rzeczywistości. Dlatego też do każdych nowych perfum warto podejść z relatywnie świeżym nosem, po każdych kilku zapachach odpocząć trochę, dać się nosowi zresetować i dopiero wtedy przystąpić do dalszych testów. Zasada numer 7. Dbaj o swoją skórę, dbaj o zdrowie. Czemu jest to takie ważne? Ponieważ na nawilżonej, dobrze odżywionej skórze perfumy utrzymują się dłużej. Dlatego na przykład, jeżeli chcecie zwiększyć parametry swoich perfum, trochę przedłużyć ich trwałość, możecie te miejsca, gdzie perfumy zwykle aplikujecie, smarować jakimś kremem nawilżającym. Warto też ogólnie dbać o zdrowie, pić sporo wody. Również jeżeli jesteście na przykład chorzy, macie jakiegoś wirusa, wtedy także perfumy mogą się na was gorzej utrzymywać. Trochę o tym czytałem, co i jak, dlaczego tak się dzieje, ale nie jestem specjalistą, nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd. Natomiast na sobie to sprawdziłem i rzeczywiście się to u mnie sprawdza. Rzeczywiście nawilżona skóra lepiej te perfumy utrzymuje. Rzeczywiście również choroba powoduje gorsze parametry perfum. Zasada numer 8. Ogranicz swoje zaufanie. I tak, mam tu na myśli sklepy z podróbkami. Jeżeli traficie na stronę sklepu oferującą tak zwane testery perfum i w dodatku każdy z tych testerów jest właściwie w takiej samej cenie. Nieważne czy to Dior, czy to Calvin Klein, czy Creed, to powinna wam się zapalić czerwona lampka. Jeżeli widzicie na Allegro, czy gdziekolwiek w internecie ofertę, która po prostu jest zbyt dobra, żeby była prawdziwa, no to prawdopodobnie taka właśnie jest i sprzedawca oferuje wam podróbkę. W internecie jest naprawdę mnóstwo perfumerii oferujących oryginalne perfumy, również oryginalne testery perfum. Bardzo was więc proszę, jeżeli traficie na sklep, który oferuje testery w bardzo, bardzo niskiej cenie, bez względu na markę, to po prostu z takiej strony wyjdźcie i omijajcie ją szerokim łukiem. Zasada numer 9. Dobierz zapach do siebie. Perfumy przede wszystkim mają sprawić,
aby osoba, która ich używa, która je nosi, czuła się lepiej, aby zwiększała się jej pewność siebie, poprawiał się humor, w związku z czym warto dobrać takie perfumy, które podobają się tobie. To, że jakiś zapach jest bardzo szeroko komentowany, jakiś zapach jest bardzo szeroko polecany, nie oznacza, że powinieneś go automatycznie kupić. Nie warto sugerować się wyłącznie opiniami innych, ponieważ tak jak na przykład na moim kanale znajdziecie bardzo wiele propozycji perfum, które ja uważam za dobre, za warte uwagi, tak są to pewne wskazówki i jest bardzo duża szansa, że część z tych zapachów, które polecam, wam się spodobają i uznacie, że warto je kupić. Natomiast jeżeli jakiś zapach, który ja bardzo polecam, wam się nie spodoba, no to cóż, trudno. Na rynku jest tyle różnych zapachów, że na pewno znajdziecie dla siebie taki, który będzie zarówno podobał się otoczeniu, i podobał się wam. I zasada numer 10. Testuj, testuj, testuj. Perfumy to nie jest taka prosta sprawa. Nie wystarczy powąchać i już. Zapach rozwija się na skórze, zmienia się. Dlatego też, jeżeli podobają ci się jakieś perfumy, powinieneś je przetestować trochę dłużej. Raz, drugi, trzeci, aby upewnić się, że na pewno jest to zapach, na który warto wydać twoje pieniądze. Tak samo warto być może poszukać trochę głębiej, poszperać, może kupić jakieś próbki, zobaczyć, co inni polecają, aby znaleźć ten jeden, jedyny, najlepszy zapach dla ciebie. Jakie według was są perfumowe zasady, które koniecznie trzeba znać? Jeżeli uważacie, że pominąłem coś ważnego, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ten film ci się podobał, to bardzo serdecznie zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału, żebyś nie przegapił moich kolejnych produkcji. Zapraszam też na mojego Instagrama oraz do perfumowej grupy na Facebooku. Linki macie w opisie. Bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Cześć.